tutaj będę się różnił. Otóż moim zdaniem decydowały nadal i w tych wyborach identyfikacje partyjne. Proszę zwrócić uwagę, że te wyniki głównych kandydatów były bliskie typowym notowaniom partyjnym. To również dotyczy SLD. To również dotyczy SLD. Ja długo przed wyborami założyłem się z Jerzym Wiatrem, że Jerzy Szpadziński będzie trzeci. I byłby trzeci. Znaczy być może miałby gorszy wynik nieco niż Napieralski, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Być może zdołałby pozyskać inny. W momencie, kiedy okazało się, że nie, że druga tura będzie, to nastąpił wtedy przyrost głosów na Pierańskiego, bo początkowo główna groźba była taka, iż nas wyborcy dopiero przekonania, że w zasadzie wybór jest między, wyłącznie między Kaczyńskim a Komorowskim i wtedy wszyscy inni zostaną zmarginalizowani. Znaczy Napieralski odniósł sukces, bo zdołał odpowiednio wcześnie wysłał jego sygnał, że ta pierwsza tura nie jest rozstrzygająca, więc można głosować jakby zgodnie ze swymi pierwszymi preferencjami, a nie strategicznie. Natomiast sukces Napieralskiego w zasadzie jest nie tyle w wyborach, bo wynik jest na poziomie LIDu. Można mówić, że Lepper miał identyczny wynik, w procentach lepszy, a liczbowo to było tam 50 tysięcy. Napieralski miał więcej w 2005-2010. Więc można wiele innych argumentów pokazywać, że to w zasadzie jest wynik na poziomie ukształtowanym w 2005, czyli nie ma postępu. Ale Napieralski wygrał sytuację powyborczą. Znaczy definicja sytuacji jest taka, że Napieralski odniósł sukces. A więc Napieralski odniósł sukces, bo to jest fakt społeczny. I tu I ta definicja została podjęta przez czołowe media, publicystów lewicowych, prawicowych i tak dalej. No i to zbudowało sukces Napieralskiego. Natomiast sam wynik, sam wyborczy jest na poziomie wyniku SLD. I takie, to bym mocno podkreślał. Czyli wbrew temu, co się obiegowo sądzi w wyborach prezydenckich, nadal podstawowe znaczenie mają sympatie partyjne. To byłaby moja w zasadzie główna teza, a teraz jeszcze kwestia przepływu, bo dr Fedoruk wspomniał, że tutaj takim czymś zdumiewającym jest, że 500 000 wyborców Napieralskiego poparło Kaczyńskiego w drugiej turze. Znaczy ja nie wiem, czy to naprawdę 500 000, ale... skoro Gazeta Wyborcza... Nie, to jest tak, to jest tymi przepływami jest tak, że przepływy są we wszystkich kierunkach. Trzeba odliczyć, bo nawet pomiędzy wyborcami Komorowskiego i Kaczyńskiego z pierwszej tury. Następnie część wyborców nie idzie z pierwszej tury, nie idzie do drugiej tury. W 2005 20% wyborców Borowskiego poparło też jednak Lecha Kaczyńskiego, mimo że Borowski wzywał, poparł Tuska. Czyli to jest na podobnym poziomie, ale trzeba zwrócić uwagę, co dominuje. Czyli dominuje jednak preferencja w elektoracie SLD-owskim, preferencja w kierunku Platformy i kandydatów Platformy. I ona jest wyraźna, mimo iż lider się wstrzymał przed wskazaniem, kogo popiera. I tutaj nie widziałbym nic szczególnie zaskakującego. Czyli ten wątek bym kończył podkreśleniem, że Napieralski odniósł sukces po wyborach olbrzymich. I to jest ważny fakt społeczny.